Zaraz, niech, no ja się tu wydostanę. Może tu? O kurczę, znalazł drogę. Neva Hiker, czyli popularna kuchenka czeskiego producenta, czyli firmy założonej w 1898 roku. Firmy produkującej różne gadżety, m.in. kuchenki turystyczne, to jest jedna z nich i to jest ich najlżejszy model, jednocześnie będąc najmniejszym. Jednak mając duży palnik, oczywiście nie jest to kuchenka najmniejsza, jaka może być, bo po złożeniu, a proces składania jest dość prosty, składamy te ramiona i mamy niewiele mniejszą kuchenkę, także po złożeniu w stosunku na przykład do Pocket Rocket jest nieco większa, jednak nie jest to znacząca duża różnica, natomiast różnicą dużą już jest palnik, który jest większy i to zdecydowanie. Neva Hiker jest kuchenką oczywiście na gaz. Podejście różnych producentów do sposobu składania całego palnika jest dość kreatywne i zazwyczaj w każdym modelu znajdziemy coś ciekawego. W tym wygląda to dość oryginalnie. Składanie i rozkładanie jest dziecinnie proste, ponieważ te elementy się nie blokują w żaden sposób. Kuchenki zasadniczo dzielą się na takie, które mają na różnego rodzaju zawiasach wystarczający opór, aby to nie latało luźno, lub jakąś formę blokady, oraz takie, które po prostu są luźne. Ta ma te ramiona zupełnie luźne, jednak to w niczym zupełnie nie przeszkadza. Jedynym minusem jest to, że po prostu mogą się nam same gdzieś otworzyć i jeden wystający element może nam na przykład przedziurawić coś. Szeroki palnik jest dość przydatny z tego względu, że mając większy garnek, większe naczynie, które potrzebujemy podgrzać, ciepło jest po prostu bardziej rozproszone. Nie grzejemy punktowo, tylko ta powierzchnia ogrzewana jest większa, co ogranicza przypalanie. Nie eliminuje oczywiście, wszystko przypalić można, natomiast jest tutaj trochę lepiej, jeżeli chodzi o przypalanie, ze względu na to, że ten palnik jest szeroki. Drugą fantastyczną cechą tej kuchenki, która jest, myślę, nawet ciekawsza, to sposób regulacji. Przeważnie kuchenki po 2-3 obrotach mają opór, to znaczy odkręcamy je na maksa. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i pół. 6,5 obrotu. To pozwala na dość precyzyjną regulację wysokości naszego płomienia, czyli intensywności grzania. Jeżeli zdarzył Ci się kiedykolwiek problem z tym, że trochę odkręcając było za dużo, a zmniejszając było za mało, w tej kuchence powinno być lepiej. Dla porównania oczywiście mam Pocket Rocket, bo akurat mam dzisiaj dwie kuchenki ze sobą. Tu zakręcona kuchenka, raz, dwa, prawie cztery mamy, więc różnica jest zauważalna. Często w kuchenkach stosuje się właśnie tego typu rozwiązanie, takie blaszki, które powodują, że wiatr wiejący z jednej ze stron nie przygasza nam całego palnika, ponieważ te mikroosłony blokują go w stopniu wystarczającym do tego, żeby uchronić nasz płomień przed zgaszeniem. Tutaj, pomimo tego, że blaszki są trochę powycinane, pełnią dobrze swoją funkcję w stopniu wystarczającym. Oczywiście to nie jest tak, że gotowanie na dużym wietrze bez żadnej dodatkowej osłony przeciwwietrznej ma większy sens z tego względu, że jest to po prostu mało wydajne. Wiatr wywiewający nam ciepło spod kuchenki powoduje, że marnujemy paliwo i gotujemy dłużej. Dlatego też zawsze warto mieć dodatkowo osłonę przeciwwietrzną. Tutaj jednak
nie jest tak, że pojedynczy podmuch wiatru zdmuchnie nam cały palnik. To rozwiązanie, które jest tutaj zastosowane, jest wystarczająco dobre. Kolejną ciekawą rzeczą, która nie w każdej kuchence występuje, jest to podwójna uszczelka. Wewnątrz znajduje się jedna uszczelka, to jest standardowa uszczelka, która przeważnie jest w każdej kuchence. Natomiast po zewnętrznej mamy drugą uszczelkę. Zawsze warto mieć dwie uszczelki. Oczywiście nie zawsze jest tak, że mamy tą drugą uszczelkę, to właśnie ze względu na wymiary i masę. Tutaj producent nie miał problemu z tym, żeby ta podstawa była szersza, z tego względu, że palnik również jest szeroki, a masa tej kuchenki jest całkiem znośna, ponieważ to jest to 70 gramów. Dlaczego ewentualnie możesz chcieć mieć podwójną uszczelkę? Z tego oczywiście względu, mając jedną uszczelkę, która ulegnie jakiemuś uszkodzeniu, tudzież jakiejś awarii, mamy zawsze drugą. Pierwsza uszczelka uszczelnia nam połączenie tu dookoła gwintu. Druga uszczelka uszczelnia nam połączenie z kartuszem po zewnętrznej, dzięki czemu to połączenie jest bardziej szczelne. Większość kubków, jakich używam, ma średnicę mniej więcej 10 cm. Podobnie do tej butelki. Zatem jak widać, jest to średnica dość, w zasadzie w zupełności wystarczająca. Natomiast są oczywiście większe garnki, do których chcielibyśmy mieć szerszą podstawę. Natomiast do takich zastosowań wydaje mi się, że i tak lepsza byłaby kuchenka wolno stojąca, nie nakładana na kartusz. Z tego względu, że kuchenka na plus kartusz powoduje pewną, że nasz środek ciężkości, czyli całej tej konstrukcji, jest dość wysoko i jest podatny na przewrócenie, więc im większe, im cięższe mamy naczynie, które chcemy podgrzewać, tym bardziej opłaca się gotować na czymś, co jest wolno stojące. Na przykład od Mewy to będzie kuchenka Spider. Co otrzymujesz, kupując taką kuchenkę? W zestawie, w pudełku i w woreczku foliowym, z tego co pamiętam, znajduje się sama kuchenka oraz taki woreczek z siatki, w którym będziemy przenosić tą kuchenkę. Dlaczego chcemy przenosić kuchenkę w czymś? Z tego względu, że każda kuchenka gazowa ma jakieś otwory tu czy tu i może się tam dostać coś, jakiś brud, jakieś zanieczyszczenie. Nie chcielibyśmy w terenie obudzić się w momencie, w którym okazałoby się, że nasza kuchenka się zapchała, ponieważ wydłubanie i wyczyszczenie jej bywa czasami karkołomne. Dlatego też lepiej ją trzymać w czymś. Ten woreczek oczywiście nie jest niczym, co ze względu na to, że jest dziurkowany, nie jest niczym, co chroni jakoś bardzo skutecznie naszą kuchenkę, ale oczywiście jest to zawsze jakaś forma opakowania, w którym możemy tą kuchenkę nosić, zwłaszcza że jeżeli wrzucimy ją do kubka, to się po prostu nie będzie tłukło, bo woreczek będzie tłumił te dźwięki. Woreczek jest dość duży. Jak widać, litrowa butelka mieści się tu z zapasem, także ewentualnie można go użyć też do innych celów. Bardzo fajna rzecz. Kuchenka, jak każda, ma swoje zalety, ma również i wady. Do zalet oczywiście zaliczyłbym fakt, że jest bardzo proste w obsłudze. Mamy podwójną uszczelkę, mamy prostą w rozłożeniu konstrukcję, na której będziemy kłaść nasz kubek. Jest w miarę wiatroodporna, nie jakoś wybitnie, ale w miarę wiatroodporna. Mamy szeroki palnik i mamy bardzo wysoką wydajność. Ta kuchenka naprawdę gotuje szybko. A czy są jakieś wady? Oczywiście, że są. Pierwszą wadą, którą bym tutaj podniósł, jest fakt, że ząbki na tych nóżkach są mało agresywne, że tak się wyrażę. Jeżeli nasze naczynie będzie wystarczająco śliskie, to dość łatwo spowodować i nie będziemy mieć poziomego miejsca, w którym będziemy to gotować, to może niezwykle łatwo jest tutaj wywołać ześlizgnięcie się naczynia, w związku z czym należy na to zwrócić szczególną uwagę. Drugą wadą jest oczywiście wada wszystkich kuchenek z szerokim palnikiem. Rozmiar palnika to jest coś, z czym trzeba się liczyć. Kuchenka z mniejszym palnikiem oczywiście będzie mniejsza i lżejsza, ta jest duża. Z plusów jeszcze jedna rzecz, ta właśnie regulacja, niezwykle precyzyjna, bardzo dużo obrotów potrzeba, żeby ją rozkręcić na maksimum, w związku z czym mamy dość precyzyjną regulację. To jest naprawdę dobra rzecz i nieszczególnie często spotykana. Mając już tak dużą kuchenkę,
relatywnie oczywiście, i mając tak duży palnik, nie przejmowałbym się tym, że zamiast 70 może ważyłaby 90 gramów, gdyby dodano tutaj zapalnik piezoelektryczny, ponieważ nie spowodowałoby to specjalnego wzrostu rozmiaru, natomiast zwiększyłoby znacząco funkcjonalność. Zapalniki piezoelektryczne mają czasami tendencję do niedziałania, ale lepiej mieć dodatkowe źródło ognia przy rozpalaniu kuchenki niż go nie mieć. Dlatego wydaje mi się, że producent mógłby wprowadzić wersję tej kuchenki, która taki zapalnik by posiadała. Oczywiście być może taki jest, ja nie znalazłem kuchenki Mewy Hiker w wersji z takimże właśnie zapalnikiem. Tak szczerze myślę, że nie wynotowałem sobie więcej wad. Poza tym, że nie jest ta najmniejsza kuchenka na świecie, ani najlżejsza, ale nikt nie twierdzi, że tak jest. W niektórych opisach w sklepach tak twierdzą, natomiast niedopowiedzeniem pewnym jest, że to jest najlżejsza kuchenka, ale od Mewy. Natomiast są producenci produkujący lżejsze kuchenki. W niektórych kuchenkach są blokady w skrajnych pozycjach, co też tutaj trochę by wniosła. Moim zdaniem można by to udoskonalić właśnie o blokowane w jakiś sposób nóżki. Poza tym tak naprawdę nie bardzo jest do czego się przyczepić. A teraz klasycznie zobaczmy, co producent o tym pisze i czy to się pokrywa z prawdą. Kuchenka Mewa Hiker, moc 2400 W, waga 70 g, wymiary 55x55x82, zużycie gazu na godzinę 172 g. Piszą tu, że jest najlżejszą kuchenką z naszej oferty. O, tutaj ktoś napisał słusznie. Czas uzyskania wrzenia 1 litra wody 2 minuty 50 sekund, czyli bardzo, bardzo szybko. Nie piszą tu jednak, z tego co zauważyłem, że kuchenka przychodzi w zestawie z tym worebkiem, o którym mówiłem, więc warto wiedzieć, że taki woreczek w zestawie występuje. Przynajmniej w moim występował. Może się coś zmieniło z czasem, ale wątpię. Przyłączę gazu gwint 7/16, czyli standard. Czy warto się zaopatrzyć w taką kuchenkę? Oczywiście, że tak. Moim zdaniem jest to jedna z lepszych kuchenek na rynku. Wyceniona bardzo dobrze. Cena jej jest, z tego co pamiętam, w okolicach 100 zł, ale oczywiście zawsze linki są w opisie. Ceny oczywiście w czasie się zmieniają. Ja to kupowałem rok temu za cenę około 100 zł. Wydaje mi się to ceną dość rozsądną, jak na tego typu kuchenkę, która jest po pierwsze pancerna, bo jest naprawdę mocna. Wykonana jest bardzo solidnie i działa bardzo, bardzo dobrze. Jedna z lepszych kuchenek, jakie testowałem.